dojadę sobie tak i tak patrzę na tą pogodę i jest idealna. Jest okropna, ale do tego, co będziemy robili, jest po prostu idealna. Siedzieć, oglądać filmy, jeść do restauracji, do kawiarni, na kawę, na gorącą czekoladę. To jest idealna pogoda do takich rzeczy. Także bardzo, bardzo mi się dobrze jedzie. Nie wiem, jest cudownie, jest naprawdę cudownie, nie mogę się doczekać, kiedy dołączysz do mnie, Koko. Ten pan przed nami bardzo ładnie jedzie, bo jak jest teren zabudowany, to zwalnia naprawdę do ładnej prędkości bezpiecznej, natomiast na otwartych odcinkach ładnie przecina trasę, także podoba mi się. Zachowania jak najbardziej godne do pochwalenia. W każdym razie tak, sceneria jest dosyć przygnębiająca. Szaro, buro, mokro. Ale tak naprawdę to wszystko, jak odbieramy takie rzeczy, zaczyna i kończy się chyba na etapie naszych myśli. Także jeżeli dobrze przekierowujemy myśli, to nawet taka pogoda jest po prostu piękna, tak? Także nasz umysł jest największą bronią, tak? Przeciwko nam samym i przeciwko innym. Ale chyba spóźniony, Koko. Bardzo cię przepraszam. Wiem, że te przeprosiny dostaniesz pewnie, raczej na miejscu też je pewnie dostaniesz, ale drugi raz z filmem, prawie z półrocznym opóźnieniem dostaniesz. Ale tak. Na GPS-ie pokazuje mi, że mam jeszcze około 30 minut. Czyli jakieś 10 minut będę miał spóźnienia, ale wiadomo, że w mieście to może jeszcze różnie być. Bardziej, że autobus twój może dosyć punktualnie przyjechać lub nawet wcześniej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I już wjeżdżam do Iłży. W Iłży jest wieża zamku. Nie wiem, czy ją będzie widać na filmie. Bo trochę. O nie! A nie myślałem, że już przecinak będzie skręcał, ale on tylko wymijał rowerzystkę. No i Iłża jest w takiej dolinie położona. Takie malutkie miasteczko. Ponoć dobre lody tu są. Dawno nie jadłem, może kiedyś się zatrzymamy. I na horyzoncie powinno widać ruiny zamku wraz z wieżą, na którą można wejść, tam z delikatną opłatą, ale w niedzielę, z tego co wiem, jak i po któryś tam godzinach można normalnie sobie, bo to nie jest odgrodzone, także wchodzi się za free, tak? Pewnie rano jakoś tam, super rano też można byłoby wejść. W każdym razie, tak. Całkiem spoko widok jest z góry. Bo są tutaj takie sztuczne zalewy. Jest ślisko. Nie wiem, czy te gumy, które mam założone, są śliskie, czy to po prostu, nie wiem. W każdym razie jest ślisko. Tak jak mówiłem, też jest bardziej zdradliwy od śniegu. Bo na śniegu to się człowiek spodziewa, że jest ślisko, tak? Natomiast deszcz, niby wie każdy, że jest ślisko, aczkolwiek często jest tak, że nie aż tak ktoś sądził, że może być ślisko po deszczu. Także preferuję zdecydowanie śnieg. Najlepiej taki zakrywający całą drogę, żeby było wszędzie biało. Dobra, robię cięcie.